Blisko 30 zawodników stawiło się na świetnie przygotowanym boisku sportowym przy PSP nr 2, by rozegrać towarzyski mecz piłkarski. To ciekawe, wszyscy to wychowankowie jednej z legend kozińskiej piłki, Mariana Pakuły, popularnego Manego. Na murawę wybiegli Marian Pakuła, uwaga, ponad 70 lat, ale wciąż nienaganna technika, a przede wszystkim sylwetka, niewiele młodszy kierownik zespołu Stanisław Bartosiewicz oraz piłkarze Andrzej Kalinka, Maciej Wejner, Kamil Kowalczyk, Konrad Kłos, Łukasz Sąbek, Maciej Kalina, Michał Miturski, Michał Jeżerowski, Michał Różański, czterech solenizantów Paweł Rajn, Piotr Godlewski, Piotr Jańczyk i Piotr Koczyk, Rafał Bartosiewicz, Sebastian Kucharczyk, Sebastian Ogonek, Szymon Smolarczyk, Krzysztof Baran, Mateusz Kocyk i Łukasz Żak. Z różnych przyczyn nie dotarło zaledwie czterech zaproszonych piłkarzy. Słyszałem, że byłeś pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. No tak, jakoś tak gdzieś koło lutego jeden z kolegów na Facebooku rzucił jakieś zdjęcie nasze z dawnych lat. No i tak podczas rozmowy taka inicjatywa się zrodziła. Myślę, że to jest fajny pomysł po tylu latach się spotkać, porozmawiać, pograć. Szacunek oddać do trenera też naszego. No właśnie, ale widzę, że dużo was przyjechało. No to jest ponad 20 chłopa biega po tej zielonej murawie. Ciężko ich było sprowadzić do Kozienia, bo przecież nie wszyscy mieszkają tu. Dlatego daliśmy sobie taki termin troszeczkę dłuższy, od lutego do czerwca, żeby ustalić datę, która będzie wszystkim odpowiadała. No i fajnie, że się tyle udało chłopaków sprowadzić. Wszyscy chętnie przyjechali. No paru chłopaków nie przyjechało, wiadomo, nie wszystkim zawsze dogodzi. No i fajnie, cieszymy się tym spotkaniem. Ogólnie to zaczęliśmy to 3 miesiące temu już, czy 4 nawet już miesiące organizować. Ciężko było, bo wszyscy wiadomo, że praca, dom, już każdy ma swoje tam życie, ale naprawdę fajnie, że się spotkaliśmy dzisiaj. Wynik chyba nie jest zbyt ważny w dzisiejszym meczu. No raczej nie. Typowa zabawa, typowa no, na dziurki, na te sprawy. No. A zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu, no, czy to z czasem nie wyjdzie bardziej zaawansowane. No. Pilnym obserwatorem, żywo reagującym na poczynanie zawodników, był długoletni kierownik Sławomir Kalina. Tymczasem na boisku działo się wiele ciekawych rzeczy. Utworzono losowo dobrane dwa zespoły, jeden grający w znacznikach, a drugi bez. Mimo, że był to tylko mecz towarzyski, o wyjątkowo zabawowym charakterze, zawodnicy walczyli niezwykle ambitnie, jakby grali o Mistrzostwo Świata. Prawie wszyscy zawodnicy zawiesili już buty na kołku, to nadal imponowali techniką i mądrością w grze. Mimo, że sylwetki niektórych z nich wyraźnie zaokrągliły się, prezentowali radosny, ofensywny futbol. Oczywiście wynik był sprawą drugorzędną, ale liczyła się świetna zabawa i spotkanie po latach. Podkreślali to zgodnie kolejni rozmówcy. To jest wspaniała inicjatywa, spotkać się po tylu latach z chłopakami, którymi tworzyliśmy zespół i poza drużyną też się przyjaźniliśmy. To jest zaszczyt tutaj być i znów zobaczyć wszystkich tych chłopaków. Bardzo zadowolony widzę jest wasz trener, Marian Pakuła, który chyba się nie spodziewał, że was tylu przyjedzie. Mam nadzieję, że jest zadowolony. Wszystko, co osiągnęliśmy, to praktycznie dzięki trenerowi Marianowi i jesteśmy serdecznie wdzięczni, bo wszystkiego, co umiemy, praktycznie nas nauczył trener Marian. Po 15 latach spotykamy się w gronie, którym zakończyliśmy wiek juniora. Mam nadzieję, że będzie to cykliczne, bo super zabawa, świetni ludzie, których nie widziałem bardzo długi czas. No i oby więcej takiej inicjatywy. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że zdołali ludzie z kraju i ze świata przyjechać tutaj do nas i spotkać się. To znaczy, że naprawdę tworzyliśmy super grupę kierowaną przez trenera Mariana Pakułę. Jeszcze kilku osób w ostatniej chwili wypadło z sytuacji i w pracy i rodzinne, także mam nadzieję, że jeśli za rok, za dwa się spotkamy, to będzie jeszcze szersze grono. Sebastian nadal imponował znakomitą formą strzelecką, zdobywając 4 bramki. Walnie przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu 10-7, a pozostałe bramki dla żółtych strzelili Mateusz Kocyk 3, Andrzej Kalinka 2 i Piotr Jańczyk. Dla pokonanych Konrad Kłos i Maciej Wejner po 3 oraz bohater dnia wiecznie młody Marian Pakuła 1. O tym meczu można mówić tylko dobrze albo wcale. Czekamy na kolejne podobne inicjatywy z jedną uwagą większego ich rozpropagowania.
kibice z pewnością się pojawią, mając dość ligowej miernoty.